Wtedy, kiedy mamy do czynienia z zespołem stresu pourazowego, pojawiają się dwojakiego rodzaju zmiany pamięci. Z jednej strony pojawia się amnezja albo hipomnezja, a z drugiej strony może pojawić się hipermnezja, czyli właśnie to, o czym poprzednio mówiłem, a więc na przykład może mieć ona postać myśli intruzywnych. Dodatkowo czasami jest tak, że pojawiają się w naszym systemie poznawczym tak zwane flashbacki, czyli takie bardzo realistyczne wyobrażenie pewnej sytuacji, które niczym nie różnią się od tego, co przeżywaliśmy w pierwotnej sytuacji traumatycznej, i czasami powiada się, że one są przyczyną wtórnej traumy. Czyli można powiedzieć, że w jakimś momencie tworzy się coś na kształt takiej czarnej dziury emocjonalnej, która ściąga do siebie różnego typu informacje i rozmaite bodźce potrafią wyzwalać tego typu niezwykle przykre przeżycia. U tych ludzi też pojawia się zmiana uwagi, w zakresie funkcjonowania uwagi, mianowicie pojawia się wzmożona czujność i wreszcie pojawia się też coś, co określamy mianem zamrożenia emocjonalnego, co bardzo przypomina aleksytymię. I tutaj kilka słów na temat tego, jakie są zewnętrzne determinanty tego, czy u człowieka pojawi się hipermnezja, czy hipomnezja. Z jednej strony hipermnezja występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z pojedynczymi zdarzeniami losowymi, albo wtedy, kiedy to nasze nieszczęście było związane z przyczynami naturalnymi. Natomiast i wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi dorosłymi. Natomiast jeżeli ofiarą jest dziecko, jeżeli zdarzenie się powtarzało, na przykład dziecko było ofiarą molestowania seksualnego przez długi czas, bo to zwykle zdarza się w rodzinie i trwa dosyć długo, i wreszcie, kiedy działanie jest efektem intencjonalnego planu, wtedy znacznie częściej pojawia się zaburzenie pamięci postaci amnezji. Tutaj mamy przykład, tutaj chciałbym się też odwołać do takiej sytuacji, gdzie to jest właściwie studium przypadku małego dziecka, 3-letniego chłopca, który był świadkiem zamordowania swojej siostry przez jej opiekunkę. Siostra miała 18 miesięcy. I to dziecko przyjęto do oddziału, który zajmuje się ofiarami traumy. Początkowo z tym dzieckiem nie było kontaktu. Potem to dziecko zaczęło nawiązywać kontakt. W jakimś momencie postanowiono sprawdzić, w jaki sposób to dziecko pamięta zdarzenie traumatyczne. I prowadzono z tym dzieckiem zabawę. To jest okres, zapis tętna w trakcie zabawy na zielonym tle. Potem był taki okres, kiedy zaczęto pytać o siostrę i wreszcie w kolejnym momencie mamy pytanie o tę sytuację, w której siostra została zamordowana. Były pytania dotyczące zachowania opiekunki, ponieważ wyraźnie widać, że tętno u tego chłopca bardzo wyraźnie podskoczyło. Znowu zaczęto rozmawiać na tematy nieco bardziej obojętne i wyraźnie widać, że to tętno spadło. Rzeczą charakterystyczną jest to, że u tego dziecka pamięć pojawiała się tylko i wyłącznie na poziomie pobudzenia fizjologicznego, natomiast świadomie on nie potrafił opowiedzieć nic z tej historii, to znaczy była pełna amnezja, niemniej jednak jego organizm wskazuje na to, że jakieś wspomnienia zostały. Czyli z tego wynika, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami zagrażającymi, to ta informacja o tym zdarzeniu traumatycznym czy zdarzeniu zagrażającym może być kodowana na bardzo różnych poziomach. Ona może być kodowana na poziomie pnia mózgu, może być kodowana na poziomie śródmózgowia czy wzgórza i dopiero wtedy, kiedy informacja będzie mogła dotrzeć do kory, istnieje możliwość subiektywnej interpretacji tego, co się zdarzyło. A więc mamy bardzo wiele takich sytuacji, w których ludzie
kodują informacje, ale te informacje nie są dostępne ich świadomości. I z tego względu to mówienie o tym, co ludzie pamiętają, czy mają amnezję, czy też nie mają amnezji, jest właściwie tylko częściowym rozwiązaniem. Dlatego, że informacje są zapisywane w bardzo różny sposób, ale to nie oznacza, że te informacje są informacjami niedostępnymi. W związku z tym, jeżeli tak jest, że my mamy informacje zapisywane na bardzo różnych poziomach, to może być tak, że nam te wspomnienia, ale wspomnienia, powiedziałbym, z poziomu fizjologicznego są aktywizowane na przykład przez jakieś fragmenty sytuacji, które przypominają sytuację pierwotnej traumy. My wtedy na przykład odczuwamy bardzo silny, rozlany lęk, chociaż nie wiemy, z jakiego powodu ten lęk się u nas pojawił, ponieważ gdzieś w naszym otoczeniu pojawił się bodziec, którego my nie potrafimy dokładnie zidentyfikować, ale który w jakiś sposób wiąże się z tym, co kiedyś zdarzyło się w sytuacji traumatycznej. I z tego względu my nie potrafimy podać przyczyny własnych reakcji emocjonalnych. No i teraz pojawia się pytanie, czy jak mówimy o na przykład koncepcjach psychoanalitycznych, w których wspomina się o tym, że ludzie wypierają przykre wspomnienia. Czy można o tym mówić w takim sensie dosłownym, czy też jest tak, że psychoanalitycy, tworząc koncepcję wyparcia, pomijali znaczną część danych fizjologicznych, oni ich w ogóle nie znali, które dotyczą wielopoziomowości kodowania doświadczeń. I dlatego też, jeżeli chcemy to lepiej zrozumieć, to warto bliżej zapoznać się z tym, w jaki sposób ludzie uczą się zapisywać informacje dotyczące ich własnego życia. I tutaj bardzo dobrym przykładem są badania, które zostały zainspirowane początkowo przez koncepcję, znowu, która pochodzi z psychoanalizy, koncepcję amnezji wczesnodziecięcej, a potem zaczęły pokazywać, jak funkcjonuje pamięć u małego dziecka. Mianowicie w psychoanalizie zwracano uwagę na to, że my nie pamiętamy informacji pochodzących z pierwszych lat naszego życia. Rozmaite dane pokazują, które zaczęto zbierać troszeczkę później, w latach 30. i 40., że nie pamiętamy niczego, co zdarzyło się przed trzecim rokiem życia. Mamy bardzo niewielki dostęp do tego. No i wtedy zaczęto zastanawiać się nad tym, co takiego sprawia, że te informacje są niedostępne. Czy to za to jest odpowiedzialne niezbyt dobrze rozwinięte struktury poznawcze, brak myślenia abstrakcyjnego, brak zdolności do porozumiewania się językiem, czy też fakt, że w pierwszych trzech latach życia możemy przeżywać bardzo silne traumy, które potem są odpowiedzialne za to, że ten okres dla nas jest okresem niezbyt przyjemnym. Robin Fiwusz wraz ze swoimi współpracowniczkami przeprowadziły bardzo wiele badań, które pokazują, w jaki sposób dzieci uczą się docierania do treści własnej pamięci. Ona wyróżniła dwie grupy matek, nagrywała rozmowy matek z dziećmi i następnie analizowała to pod względem tego, w jaki sposób matki stymulują pamięć własnych dzieci. I okazuje się, że są takie matki, które w trakcie rozmowy z dzieckiem uczą je rozwijania śladu pamięciowego. Na przykład mówią coś takiego. Słuchaj, pamiętasz, jak byliśmy ostatnio w zoo? Dziecko mówi, wyraźnie widać, że niezbyt dobrze to pamięta. No i matka mówi, wiesz, ale tam było takie duże zwierzę, takie białe, które jadło ryby. A dziecko mówi, aha, to był niedźwiedź. A czy jeszcze jakieś inne zwierzę jadło ryby? Dziecko mówi, że gdzieś widziało rybki, no matka pyta, gdzie były te rybki. Ona mówi, że w takim dużym szklanym pojemniku i tak dalej, i tak dalej. Dziecko uczy się w tym momencie tego, że oczywiście nie uczy się tego w sposób świadomy, że jedna informacja jest niejako punktem odniesienia dla przywoływania informacji następnych. Druga grupa matek jest zupełnie inna. To są matki niewypracowujące i na przykład matka niewypracowująca pyta dziecko w ten sposób. Słuchaj, pamiętasz, jak byliśmy ostatnio w zoo? A dziecko mówi, nie wiem,
Nie wiem, czy pamiętam. No jak to? Przecież musisz pamiętać. Pomyśl, przypomnij sobie. Czy matka naciska na dziecko, natomiast nie daje mu żadnych wskazówek, które pozwalałyby odtworzyć, czy jakieś podpowiedzi, które pozwoliłyby odtworzyć to, co się zdarzyło poprzednio. To pierwsze dziecko ma dobrze rozwiniętą sieć poznawczą i dobrze przeszukuje swoje zasoby poznawcze. Natomiast to drugie dziecko oczywiście zatrzymuje się w jakimś momencie. Stąd też ma zdecydowanie gorzej rozwiniętą pamięć autobiograficzną. No i kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to dotyczy tego, że matki tworzą wtedy, kiedy te matki wypracowujące posługują się specyficzną techniką wspomagania rozwoju. Mianowicie one tworzą coś w rodzaju rusztowania dla zapisywania informacji pamięciowej. My nie do końca wiemy, czy to tworzenie rusztowania jest czymś, co kształci naszą pamięć, czy też jest tak, że to wszystko jest uzależnione od języka, ponieważ te interakcje, które Fiwusz obserwowała wraz z swoimi współpracowniczkami, one miały miejsce pomiędzy matkami i dziećmi w dość szerokim zakresie wieku. Ale dolna granica wieku, która była analizowana przez Fiwusz, to było 18 miesięcy. Natomiast młodszych dzieci już nie badano, natomiast najstarsze dzieci, które były przez nią analizowane, to były dzieci 6-letnie. I można powiedzieć, że tutaj dzieci uczą się tworzenia pewnych narracji, uczą się tworzenia pewnych opowieści, które opisują ich własne życie. No i teraz pojawia się pytanie. W przypadku traumy występuje sytuacja podobna, dlatego że u ludzi dorosłych, u ludzi dojrzałych mamy do czynienia z informacjami fragmentarycznymi, z których w jakimś momencie zaczyna być tworzona sensowna narracja, jakaś historia, która jest zrozumiała dla człowieka, dla ofiary traumy. No i warunkiem jest to, żeby pobudzenie fizjologiczne związane z tymi wspomnieniami nie było zbyt silne, ponieważ wtedy, kiedy ono jest bardzo silne, brak jest możliwości tworzenia sensownej narracji. Zasoby uwagi zbytnio są skoncentrowane na przeżywaniu emocji. O tym, że emocje, że zdarzenia, które mają ujemny znak afektywny, są przechowywane inaczej, świadczą wyniki badań Willema Wagenara, psychologa holenderskiego, który interesował się tym, jak on sam pamięta własne życie. Jest to jedno z pierwszych badań w psychologii, w których wykorzystywano metodę pamiętników. Wagenar mianowicie codziennie zapisywał sobie 2 albo 3 zdarzenia. Zapisywał sobie również na drugiej stronie karteczki, na której był opis zdarzenia, zapisywał sobie to, czy to było zdarzenie przyjemne, czy też nieprzyjemne. Te karteczki wrzucał do pudełka i po pewnym czasie losował karteczki i sprawdzał, czy potrafi je odtworzyć. I sprawdzał, jak wygląda pamięć zdarzeń nieprzyjemnych, neutralnych i przyjemnych. No i w przypadku zdarzeń przyjemnych, które mamy na żółto, ta krzywa opada. W kolejnych latach pamięta się coraz mniej. W przypadku zdarzeń neutralnych przebieg krzywej jest też bardzo podobny. To bardzo przypomina krzywą uzyskaną w klasycznych badaniach Ebbinghausa nad zapamiętywaniem zgłosek bezsensownych. Natomiast paradoksalnie wygląda pamiętanie zdarzeń, które są zdarzeniami nieprzyjemnymi. Przez pierwsze 3 lata, jak widzimy, po pierwsze ludzie w pierwszym roku pamiętają zdecydowanie mniej, ale wygląda na to, że my tych zdarzeń w ogóle nie zapominamy. Co więcej, ta krzywa jakby nawet troszeczkę się wznosiła. One są coraz to lepiej dostępne. Być może są lepiej dostępne dzięki temu, że są one wielokrotnie odtwarzane, na przykład jako właśnie w postaci myśli intruzywnych. I dopiero w 3 roku zaczyna się proces zapominania. Z tego wynika, że tak naprawdę to jest jeszcze jedno z kolejnych potwierdzeń dotyczących tego, co obserwowano u żołnierzy czy u ofiar gwałtów. Że pierwsze 2-3 lata to jest taki okres, kiedy właściwie nie da się nic zrobić z tymi z pamięcią zdarzeń bardzo nieprzyjemnych.
I wtedy, kiedy ludzie pojawiają się, kiedy mamy do czynienia z zapisywaniem informacji, zapamiętywaniem w naturalnych sytuacjach życiowych, to pojawia się jeszcze jeden dodatkowy proces. Bo z jednej strony jest tak, że my mieliśmy do czynienia z jakimś zdarzeniem, ale potem dodatkowo otrzymujemy inne informacje na temat tego zdarzenia. Ktoś inny nam to opowiada, jak to odebrał. W związku z tym Loftus i Ketchum, które badały szczegółowo tego typu zjawiska, posługują się bardzo ciekawą metaforą. Powiadają, że to przypomina taką sytuację, w której mamy do czynienia ze zbiornikiem zawierającym czystą wodę i do tej wody dodaje się łyżeczkę mleka. I oczywiście my potrafimy w jakimś momencie powiedzieć, czym jest to mleko, które zostało dodane, ale kłopot polega na tym, że w tym mleku znajduje się również woda. I nawet wtedy, kiedy chemicznie potrafimy to mleko oddzielić od reszty wody, to nie potrafimy oddzielić tej wody, która była w mleku, od tej wody, która była pierwotnie w zbiorniku. I w związku z tym nasza pamięć jest czymś w rodzaju takiej mieszaniny, gdzie nakładają się na siebie informacje, które pochodzą z pierwotnego doświadczenia i informacje, które uzyskaliśmy później. W związku z tym pojawia się coś takiego jak efekt błędnego przypisania do źródła. To znaczy my nie potrafimy odtworzyć, z jakiej sytuacji pochodzi dane wspomnienie. Czy to jest coś, z czym myśmy się pierwotnie zetknęli, czy to jest coś, o czym ktoś nam powiedział. To szczególnie wyraźnie pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia ze wspomnieniami pochodzącymi sprzed bardzo długiego okresu czasu. Dlatego, że wtedy my wiemy, że coś wiemy, ale nie wiemy, skąd to wiemy. Na przykład ja pamiętam, mówię w cudzysłowie pamiętam, że podobno ugryzłem swoją siostrę w rękę, kiedy miałem 18 miesięcy, ale faktycznie prawdopodobnie ja nie pamiętam tego jako własnego doświadczenia, ale pamiętam to jako coś, co zostało mi zaimplantowane w mojej pamięci przez rodziców. I rodzice doprowadzili do tego, że to się stało częścią moich wspomnień, chociaż faktycznie w tej chwili jako psycholog potrafię powiedzieć, że na pewno z czymś takim tego nie mogłem zapamiętać w sposób bezpośredni. No i dlatego też ten efekt błędnego przypisania do źródła występuje w bardzo różnych sytuacjach. Wtedy, kiedy mówimy właśnie o pamięci autobiograficznej i o tym, jak ludzie przypominają sobie własną przeszłość, to też znajdujemy bardzo wyraźne odniesienie do psychoterapii, ponieważ o psychoterapii czasami powiada się, że jest to leczenie naszych wspomnień. Czyli mówiąc inaczej, spoglądanie na naszą przeszłość, także próbujemy od tego odwirować to mleko, które kiedyś tam się dodatkowo pojawiło. Ale z drugiej strony to znowu wracamy do tego, czy do tej sytuacji, przy której mówiłem o traumie. Że mamy też takie przypadki, kiedy jakaś informacja zapisywana jest niesłychanie dokładnie. A więc pojawia się fotograficzna pamięć jakiegoś zdarzenia. Psychologowie to określają mianem pamięci działającej na zasadzie lampy błyskowej. I ten efekt przez jakiś czas był przedmiotem zainteresowania bardzo wielu badaczy. Pierwotnie sądzono, że ta pamięć odwołuje się do takiego mechanizmu, który został nazwany teraz zapisu, now print. Zostaw jak najdokładniejszą informację o pewnej sytuacji, która była sytuacją ważną. Brown i Kulik badali ludzi, którzy pamiętali śmierć prezydenta Kennedy'ego. O ile pamiętam, to było w 1963 roku. Brown i Kulik prowadzili swoje badania w 1976 roku, a więc po kilkunastu latach. I bardzo wiele osób mówiło, że tę sytuację, w której dowiedzieli się o śmierci prezydenta Kennedy'ego, pamiętają jak żywą. No i w związku z tym istniało podejrzenie, że w naszej pamięci pewne rzeczy też mogą zapisywać się w sposób dosłowny. Ale Ulrich Neiser i jego współpracownicy zwrócili uwagę na to, że wtedy, kiedy sięgamy do pamięci działającej na zasadzie lampy błyskowej, to bardzo często ujawnia się nam wpływ rozmaitych nastawień i często jest tak, że nie da się odróżnić tego, co zdarzyło się później, od tego, co faktycznie miało miejsce w danej sytuacji.
Ulrich Neiser badał swoje wspomnienia dotyczące ataku na Pearl Harbor. On powiada rzecz następującą. Dowiedziałem się, że wtedy, kiedy pamiętam to, że wtedy, kiedy usłyszałem w radio informację o tym ataku, słuchałem transmisji z jakiegoś meczu w baseballu. I że to by bodajże o superpucha Stanów Zjednoczonych. Potem okazało się, jak on sprawdzał sprawdzał w gazetach, tego dnia nie odbywała się żadna transmisja radiowa. Jemu się przesunęły daty w czasie, a faktycznie była transmisja z jakiegoś innego ważnego wydarzenia sportowego. Niemniej jednak to jego przekonanie, że on to ma jak żywe przed oczyma, było przekonaniem mylnym. I z tego względu w tej chwili wiemy, że ta informacja jest często informacją, która odwołuje się do naszych schematów poznawczych. No i teraz, jeżeli jest tak, że jest jakaś nowa informacja, która zmienia zawartość naszej pamięci, to pojawia się podejrzenie, że ktoś może modyfikować zawartość naszej pamięci, na przykład poprzez podawanie specyficznych sugestii. I to dotyczy bardzo obszernej problematyki tego, co określa się mianem pamięci fałszywej. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych dość często mówiono o tym, że ludzie przypominali sobie rozmaite zdarzenia traumatyczne z własnej przeszłości, które były rzekomo ich udziałem, ale faktycznie, i wspomnienie których pojawiło się w trakcie terapii, ale które faktycznie były efektem tego, że najpierw zostały wyparte, a potem informacja, to wyparcie ustąpiło właśnie w wyniku działania terapeutycznego. Potem jak zaczęto sprawdzać dokładnie takie doniesienia, które mówiły o tym, że ktoś przeżył jakąś traumę, potem o niej zapomniał, a potem sobie na nowo o niej przypomniał. I to było wielokrotnie przedmiotem procesów sądowych, bo dzieci na przykład oskarżały własnych rodziców o molestowanie seksualne, to wielokrotnie okazywało się, że to wspomnienie było wspomnieniem fałszywym, które zostało komuś zaimplantowane, zaszczepione w pewien sposób. No i to pojawiło się takie bardzo poważne pytanie, na ile my potrafimy wierzyć własnej pamięci i na ile ta pamięć jest pewną fotografią naszej przeszłości, albo posługując się bardziej współczesną metaforą, zapisem magnetowidowym tego, co zdarzyło się w naszym życiu, a na ile to jest pewna rekonstrukcja. I teraz, gdybyśmy sobie o tym pomyśleli w ten sposób, że mamy gdzieś ten zapis wideo, i potrafimy do niego w dowolnym momencie sięgnąć i potrafimy odtworzyć to, co faktycznie się zdarzyło, to wtedy moglibyśmy bardzo wiele schorzeń wyleczyć, ponieważ wielokrotnie nasze zaburzenia wynikają stąd, że niewłaściwie coś pamiętamy. Problem jednak polega na tym, że nigdzie tej kasety wideo nie ma. Być może ona jest gdzieś w niebie zapisywana, ale to już wychodzimy poza psychologię, a zaczynamy wchodzić w teologię. Natomiast w naszej głowie zapisy mają charakter fragmentaryczny i za każdym razem to, co my robimy, to przypomina pracę historyka, który próbuje mozolnie z pojedynczych faktów odtwarzać to, jak pewna historia przebiegała. I często właśnie, sięgając do własnej przeszłości, pracujemy tak jak detektywi, którzy próbują coś rekonstruować, ale tego nagrania tak naprawdę nigdzie nie ma. Dziękuję bardzo.